Miłość, przyjaźń, intryga, wieża i zwierzenia i nerka. Stary, wbić do niego na wizytę, szóstkę w totka łatwiej trafić. No, no. A powinno się chodzić tak regularnie od 40. No, aha. Witam. Lubicie gierki słowne? To powiem wam o jednym spektaklu, który nie jest muzyczny, a jest o organach. Tak, po raz pierwszy w Polsce nerka Stefana Fogla w przekładzie Piotra Szalszy. U nas, w Siedlcach, w CKIS. O 19:00. Już niedługo. To jest suchar taki, co? Życzyłabym sobie, żeby tak było. Nie. Obiecałem, że nic nie powiem, to nic nie powiem. Już. To tak troszeczkę, tak w przybliżeniu. Oj, Diano. Arnoldzie. Serdecznie zapraszam na polską prapremierę spektaklu pod tytułem Nerka, która odbędzie się 14 marca w Centrum Kultury i Sztuki imienia Andrzeja Meżereckiego, Scena Teatralna miasta Siedlce. Muszę przyznać, no prezentuje się naprawdę świetnie. Gratuluję, szapoba, o mój Boże, poznać. Już za chwilę, już za momencik, o godzinie 19:00 prapremiera spektaklu Nerka w wykonaniu Teatru S, na którą wszystkich serdecznie Państwa zapraszamy. Można przyjść z własną nerką, bo to w końcu Światowy Dzień Nerki, czyli 14 marca. A co by się tak... Co wy się tak mi przyglądacie? Coś się stało? O co chodzi? Arnold! Przyjdźcie, w końcu to dla was robimy ten teatr. Najlepiej jak umiemy. No, sprawdźcie nas. Przyjdźcie. Oj stary, bo zaraz wyciągnę i ci pokażę. No, czy tu jest jakiś problem, no? To znamienne, jak na to reagujesz. No, chcę to zobaczyć. Będzie śmiesznie, będzie zabawnie, będzie trochę poważnie, ale jak tak naprawdę będzie, to przekonajcie się sami. Do zobaczenia.